Witam w programie Stream Nation na antenie stacji GameTone. Ja jestem Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Life is Strange True Colors, gdzie ostatnio za pomocą nietypowych metod po przeużyciu flirtu zdobyliśmy pendrive'a należącego do firmy Typhon. Jakie sekrety on skrywa? Czy znajdziemy na nim odpowiedź na temat wypadku, w którym zginął nasz brat? Zobaczymy w dzisiejszym odcinku, a więc zaczynajmy! Insane? My heart is pounding. Ryan, real talk. I think Diane actually wants you. I know, I can't believe it. Hey. Oh man. Co jest nie tak z Ryanem? To było przerażające? I know I'm cracking up, but that was legit terrifying. I hope it was worth the risk. Password protected. Guess I'm not surprised. I'll bring this to Riley. See if she's willing to help. She's a whiz at computer stuff. In the meantime, we have a LARP to do. Grab your hat and meet me at the park. And don't forget your guitar, okay? Gitara. Jako healer jest nam potrzebna? Niech będzie. Is the guitar really necessary? What? How can you be a bard without a guitar? The bard's whole job is to musically regale people. Well then, prepare to be regaled. So, did you finish the thing? Yeah, barely. It took me all night. I haven't carved like that in ages. All right, I need to grab my guitar and the hat that Steph got me. Ale mogliśmy sprawdzić hasło Ryan. Ja czuję, że to może być to. Ryan 1, 2, 3. Okay, let me grab my hat. Mamy 5 minut, żeby nauczyć się grać. Bierzemy ze sobą. O! A to... O kurczę, ile tego. Dobra, kliknęło się. Wydaje się, jakby mogło to być coś dobrego. Sometimes it's hard to say where Gabe ends and I begin. His job, his apartment, his life here. But if there is a seam somewhere, I see it most in Steph and Ryan. In my mind, when we're all together, I can imagine him in my place, and I can watch the scene unfold like a spectator for a life I barely knew. Or, if I choose instead, I can forget about Gabe and just accept, however improbably, that Steph and Ryan care about me. For my own sake, for no other reason. I think I know which one Gabe would prefer. Patrząc na zdjęcie, to chyba nasza ulubiona koszula. Ale cóż, ruszajmy dalej, mimo że jest tu naprawdę przyjemnie. No nie? Wiewiórka, myślę, że wiwerna. Wiwernę to byśmy zabrali ze sobą. Żelki. Spójrz na żelki. Wish I'd taken Steph's advice. Takie niedobre. Dzięki za grę w piłkę rzeki. Na serio jeszcze jedno. Jedz tylko jednego na raz. Okej. Nie wnikam, ale notatka może być dla nas ważna. Steph, I will murder you. Alex, Steph powiedziała mi, że zechcesz dla nas zagrać w naszą następną noc otwartego mikrofonu. Zakładam, że to naprawdę rozluźniłoby atmosferę i przełamałoby lody. Dasz radę się zjawić, Jet? Tawerna. Zawsze pobieramy korkowe. Korkowe? Nie brzmi dobrze. We're one step closer now. A, ogarnąć podejście Diane. Może odczytam jej emocje. No, pendrive'a mamy. Okazuje się, że prawo spółek jest skomplikowane. O kurczę to.
Oh, mama. A housewarming gift from Eleanor. She said Gabe loved these little dudes. No sunglasses, though. Miło, że dostaliśmy jedynego. Life in Haven would be a lot worse without these two weirdos. Widzę, że nie tylko my mamy ulubioną koszulę. Może to tak wszyscy tu działają. I don't even know if I'm doing this right, but it felt like I had to do something. Dobra. Gry wideo, a jeszcze zobaczmy, czy coś w skrzynce się nie... O! Kryje. There it is. Bierz. To ten kluczyk do wchodzenia i wychodzenia tu o każdej porze. A i czapeczka miała być. Another one of Gabe's hidden cans. Or, yeah. I don't need to know what that was for. Half person, half dump truck. Wygląda jak na choinkę, więc cóż, święta minęły już, jak rozumiem. Oh shit. The feather on the hat must have fallen off. Maybe I can find it. Gabe's last effects from the coroner. Pike dropped it off a few days ago. Guess I've been avoiding looking through it. Okay. Może powiedzą nam więcej niż ten pendrive. You can take the kid out of juvie. Oh. Albo i nie. Przystojniak z ciebie, pospiesz się i skończysz swoją zmianę. Charlotte, jak rozumiem to. One match left. I don't know why, but this must have been really special to Gabe. Możemy zabrać ją, nie poddawaj się. Okay. Never know when you'll need a light. I'm not giving up yet, Gabe. I better find that feather. Steph is a stickler for details. Nie możemy wybrać się w takim razie do Ryana. On tam jest specem od ptaszków. Pewnie ma też i piórka. This must have been Gabe's. Również Gabe'a. Nowe bongo dla Kevina, przeprosić Zoe, ciekawe za co, przeprosić Irę i powiedzieć, że lubisz jego remiksy. No dobra, reszta rzeczy zrobiona, jak się domyślam, nic z Typhonem tu nie ma. Z kim on jeszcze musiał się przepraszać? Przecież tu go wszyscy lubili. Przeprosić gościa z centrum handlowego, napisać listę do Leniego, wysłać czek pani Franks za zbite okno, przyprowadziła się do Maryland, znaleźć ją, wybaczyć tacie. O, proszę, a myślałem, że wykreślone to będzie. Wow, Gabe. Still finding ways to break my heart, huh? Liczę, że jakieś emocje za tym może się jeszcze skryją. Karta postaci, no właśnie, musimy wiedzieć, kogo to odgrywamy. Steph is a rock star for putting this together. Ethan is gonna flip. Dobra. Podstawy LARPA są nam znane. Alvin Bard. Jeden punkt obrażeń, rozszerzone akordy. No pięknie. To może będziemy leczyć ich muzyką. O, Tainor, człowiek, wojownik. Kto nim biega? Czyżby sam Ethan? Jaka piękna mapa miasta. No z czymś takim to by można było sobie pobiegać tu. Pograć trochę. No dobra, w garderobie nie znajdziemy. Piórka tu również nie. Gdzie mogą być takie rzeczy? Schowane łazienka? Jakieś nowe notatki doszły? O, doceniam twoją ofertę płacenia za wynajem. Pozwól, by te kilka miesięcy zapełniło twoją skarbonkę, a potem pogadamy. Okej. No to tyle, dobrze. Ale piórko, chyba że na górze możemy znaleźć. Idziemy. A nuż jakieś ptaki tu do nas zaglądają i pomogą w tym jakże nieprostym zadaniu. Yikes.
This garden is looking gnarly. No nie powiem, kto się nim tu teraz opiekuje. Ale cóż. Domyślam się, że nie nasza wid. Ale ty, ptaszku, możesz być nam potrzebny. Look, man. If you want to live here, you need to do your own dishes. Albo płacić w piórkach. O! To dopiero prokrastynacja. Za 5 minut na dole. Okej, tylko usuniemy chwasty. Obejrzymy rośliny. Nikomu nigdzie się nie spieszę. Już na pewno nie nam. No dobra, ale pióra jak nie było, tak nie ma. A bez niego nie zejdziemy niżej. Spójrz, też widzieliśmy nasze to golfowe sprawy. Puszki. Chcesz je posprzątać? Absolutnie nie. Czyli rozumiem, że to puszki po Gabe'ie jeszcze jakieś. Gorzej, że przyszliśmy tu w jednym celu. Mamy nawet gościa, który mógłby nam w nim pomóc. Nic z tego. Wracamy szukać pióra niżej. Jakbym był piorem, to gdzie bym się schował w tym wszystkim? Kurczę, jaki tu ładny kominek, nie widziałem nawet. O! No właśnie, na przykład pod szafą. Alex the Bard, ready to serve. Time to head out. W drogę. Nie wiedzieć czemu wyskoczyła nam Steph tu. Jesteś bohaterką. A, no dobra, ale co się wydarzyło? Okej, jesteśmy bohaterką, bo uratowaliśmy LARPa. Więc tyle wystarczy. Możemy ruszać, kontynuować nasze dzieło. Skoro już coś obiecaliśmy, to doprowadźmy to do końca. I don't need, like, cheering up or whatever. Okay, so maybe this wasn't the most subtle idea, but... Ale... No właśnie, dla Gabe'a, no nie, nie będziemy go tu zmarłym straszyć. Steph, dla nas? I'd be pretty bummed if I didn't get to play my first LARP with you. I do want to do this. It's just... Everyone's been working so hard. And if I'm not happy, they'll all be disappointed. Must be weird having a bunch of adults pressuring you to dress up in a costume and act like you're having fun. Yeah, especially my mom. She always looks so sad. 'Cause I'm like bummed out. But I can't just pretend. No to pewnie, że możesz. Nie, no nie naciskajmy może. So, don't pretend. Just be yourself. Or yourself with a foam sword and a funny hat. But what if I'm still, you know, not having fun? Then don't. That's fine too.
No one will be disappointed in you for being you. All right. But I don't want to do it alone. You have to help me. Of course. Thanor, the Monster Slayer! Thanks to the gods and all the heavens you've come. I am in desperate need of a great hero. Could you be the one? Please, tell me of your exploits. There's a bunch of stuff. Maybe my bard can sing something about me. Oh. Sure. To jakaś zemsta? No, dobra, bierzemy... Kurczę, chciałem brać Quakena, ale chyba ogry będą ciekawsze z jego perspektywy. A horde of ogres! That's a lot. Thanor slew them with a single shot. My goodness. So, you must be Thanor's bard, Alwyn, whose songs have magical powers. It sounds like you are exactly the heroes I need. My name is King Tabor. The age of monsters has come upon my kingdom. Horrible creatures stalk the streets. My people live in constant fear. But there's hope. An ancient prophecy describes three mysterious gems, known as soul jewels, that can save us all. I need you to go search the kingdom, survive whatever's out there, and bring me back those jewels. Do you understand? Yeah. Yes. Good. Then you must go, now. My people are counting on you. Should we start with the main road? Okay. Time to find some jewels. Tak, królu taburecie. So, you're seriously Alwyn? Don't you recognize me? Oh. Yeah, of course. It's been a long time since Carneris. Exactly. Those were good times, huh? Except for the spiders. Yeah. Oddawaj klejnoty. Albo i nie. Znajdziemy sobie je sami. Okay. It's a wolf. A dire wolf. Shit, what do we do? I think we have to fight it. Wyszło mu to lepiej niż podrywanie. To co, przedmioty? Nie mamy żadnych przedmiotów. Ethan, ty jesteś od walki tu bezpośredniej. Atak magia? Czaruj. Tarcza odwagi? Nie, to co to za czar? Dobra, daj nam tarczę odwagi, może? Shield of courage! I... aha, tyle z niego tu będzie. Magia? Poruszający hymn? Jak nie będziemy atakować, to chyba nie ma co. Rozstrojony akord, to może zadziałać. Untuned chord. One damage. Two damage. Ale nie Ethanowi, więc... A, moment. To już nam odjęli te życie. Ethan, no to ty teraz atakuj. Na ostro. Chociaż nie, wróć. Zastosujemy tutaj Alex. Magię poruszający hymn. Stirring hymn. Double Thanor's next attack. O, i teraz wjeżdżamy. Nie Ethan, Thanor. Płonące ostrze, sztyletuj. Nie no, ogień, wilk to chyba będzie dobre. Burning blade. Two damage, and you're on fire for the next two turns. Protected by Shield of Courage. Ah, I'm still on fire. Czekaj, ty płonący wilku, ale ty tam podwójne obrażenia powinieneś dostać. Mamy jeszcze coś? Więcej hymnów? Atak?
Kurczę, tymi akordami może nie będziemy go męczyć. Dawaj jeszcze jeden hymn. Stirring him! Double Feanor's next attack! Trochę cheaty, ale niech będzie. Ethan, atakuj teraz sztyletem. Fortage! Loot! Oh, cool! I learned a magic attack! One damage to allies? Better be nice to Feanor. Dobry atak. I jak to działa? Umiejętność. Ognisty podmuch. Magia. Zadaje 3 obrażenia wrogom plus 1 sojusznika. Można użyć tylko raz na bitwę. Warto, warto. Let's keep going. What do you think this key is for? Maybe it unlocks something in one of these stores. Diamenty. I must look like such a goofball. So much for being hot. Hot and goofball are not mutually exclusive. At least in my book. Gdzieś coś jakby za nami jeszcze grało. Zaraz spojrzymy tam, ale możemy go wkurzyć? How do we know for sure it's dead? Should we tickle it? Stop it. Be serious. A, wkurzyć Ethana. Dobra, dolar jest! No Ethan, czemu nie widziałeś go? Did Ethan drop this? Jakiś podstęp? I swung over the top once. No way. Prove it. I'll give you a dollar if you can. I did! I don't have to prove it. I'm gonna tell my mom you called me a liar. Do it, dude. I dare you. Shouldn't go back until we found all 3 jewels. A szkoda, a szkoda. Ciekawe, czy tego dolara jeszcze gdzieś będziemy mogli wykorzystać. Ale że nie możemy go zabrać, to jest ból. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Diamenty są więcej warte. Przyznam, że chyba i Alex potrzebowała takiego larpa, aby oderwać się od wydarzeń z ostatnich tygodni, ale w jaką stronę on pójdzie, kto jeszcze stanie na naszej drodze, jak rozwinie się ta historia, to wszystko i wiele więcej już w kolejnym odcinku, na co bardzo serdecznie zapraszam, a dziś przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone chwile. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.